Witam Was bardzo serdecznie, Marek Maran Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. W miesiącu czerwcu tradycyjnie graliśmy dosyć sporo, aczkolwiek ja eksploatowałem nadmiernie chyba dwa tytuły. Mowa tutaj o Zamku Smoków, który chyba niebawem pojawi się po polsku. No i oczywiście drugi tytuł, który wytypowałem jako grę miesiąca, czyli Krótka historia cywilizacji, wydana przez Lucrum Games, czyli The Flow of History, Jesse'ego Lee. No oczywiście tu mamy 76 kart podzielonych na 5 R i w tym małym pudełeczku znajdziemy wszystko to, co znajdziecie w takiej dużej grze cywilizacyjnej, chociażby, nie wiem, wojna narodów czy cywilizacja poprzez wieki. Mamy tu oczywiście przywódców, mamy tu cuda, mamy tu karty wiedzy, karty militarne, karty budownictwa, karty ustrojowe, czyli tak naprawdę będziemy przeprowadzali nasz naród przez 5 R. Bardzo prosto, bo mamy tu bardzo prostą mechanikę. Na stole leży 5 kart i gracze będą mogli te karty pozyskiwać. Oczywiście taki system licytacji, bo będą obstawiali zasobami na daną kartę. To jest jedna możliwość akcji, ale aczkolwiek jest taka opcja, że inny gracz może tą kartę nam przejąć, czyli cóż, tą kartę stracimy. Jeżeli nikt nie zainteresował się tą kartą, pozyskujemy tą kartę i oczywiście rozwijamy nasz naród. Kolejna możliwość jest to oczywiście aktywacja takiej karty, jeżeli jest możliwość aktywacji. No i jeżeli nie mamy zasobów, no to będziemy robili żniwa. No oczywiście, jeżeli pozyskujemy taką kartę, no to bardzo ciekawy mechanizm, bo cztery podstawowe te karty stakujemy na siebie, czyli nakładamy karty na siebie. Obowiązuje tylko akcja, która jest na ostatniej karcie, a pozostałe karty oczywiście tylko widzimy, jakie są ikony, więc w przypadku uzyskiwania takiej karty możemy uzyskać dochód, zliczając ikony. Bardzo prosta, innowacyjna mechanika. Oczywiście tutaj trzeba umiejętnie tymi kartami zarządzać, umiejętnie zarządzać zasobami. Mamy taki tu mały myk związany z zasobami, bo każdy gracz ma własne zasoby. Mamy magazyn, a także rezerwę, więc trzeba też umiejętnie tym zarządzać. Więc w zasadzie, jeżeli nie macie czasu na takie duże gry cywilizacyjne, a chcecie poczuć tą grę cywilizacji, chcecie ten swój naród przeprowadzić w zasadzie od tego ustroju plemiennego do takiego rozwiniętego, do internetu chociażby, no to w tym wypadku myślę, że Krótka historia cywilizacji naprawdę przysporzy Wam sporo radości i takiego fanu z rozrywki. Bardzo Wam serdecznie polecam Krótka historia cywilizacji, moja gra miesiąca.